Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota, 14 stycznia, pierwszego tygodnia okresu zwykłego. Gdybyśmy zastanawiali się, jakie jest słowo Boże, to dzisiaj pomaga nam w tym list do Hebrajczyków. Przede wszystkim to słowo jest żywe, jest skuteczne, jest ostre i jest zdolne osądzić nasze pragnienia i myśli. Takie jest Słowo Boże. Piękny i bardzo nośny jest ten przykład z Listu do Hebrajczyków, porównujący Słowo Boże do tego miecza obosiecznego, które potrafi rozdzielić, który ma tą subtelność. My że dzisiaj byśmy powiedzieli trochę jak skalpel, właśnie to jest to narzędzie, które wydaje nam się precyzyjne. To jest to narzędzie, które Bóg wykorzystuje po to, żeby przekazać nam dobrą nowinę i żeby nas nawrócić. Święty Paweł później powie jeszcze więcej, może nawet głębiej, albo wydaje się niektórym bardzo prosto, że przez głupstwo głoszenia słowa Bóg chciał zbawić świat. Głupstwo głoszenia. Z jednej strony to jest tylko słowo, wydaje się, że przecież każdy mówi od małego dziecka, od prostego człowieka, czyli każdy korzysta ze słów, że to jest takie zwyczajne, takie proste, takie trywialne, ale jednocześnie tym narzędziem posługuje się Pan Bóg. Dla Niego jest to jak miecz obosieczny, dla Niego jest to jak skalpel, który potrafi subtelnie, delikatnie, ale skutecznie działać w nas. Tak działać, żebyśmy kiedyś, jak staniemy, będziemy zdawać rachunek, żeby można było te wszystkie rzeczy, które są w nas, oddzielić, że kiedyś przecież staniemy przed Bogiem, który będzie sędzią. Ale liturgia słowa nie kończy się tylko na tym opisie, że kiedyś staniemy przed tym, przed którym musimy zdać rachunek. Tak mówi pierwsze czytanie, ale sam Chrystus mówi o tym, że przede wszystkim jest lekarzem. Nie tyle bądź nie tylko sędzią, ale jest lekarzem. I dzisiaj pokazuje, jak działa ten lekarz, jak ratuje człowieka. I jako narzędzie ma właśnie słowo Boże. Słowo, kiedy przychodzi do celników, widzi Lewiego, czyli Mateusza, i mówi do niego: pójdź za mną. Krótkie wyrażenie, krótkie zdanie. Pójdź za mną. I to jest tak mocne, tak skuteczne słowo, byśmy powiedzieli tak żywe i tak ostre, że on wstaje, zostawia wszystko i idzie za nim. Wszystko, no to znaczy stare życie. Stare życie, gdzie była praca, gdzie było zabezpieczenie. Stare życie, gdzie byli przyjaciele, gdzie były konkretne finanse. Owszem, gdzie był grzech. Owszem, tam, gdzie to życie było naznaczone niebezpieczeństwem potępienia. Ale tu wydawało mu się na ziemi, że ma. Coś, co jest bardzo konkretne i bardzo pożądane. I władze, i wpływy, i pieniądze, i oczywiście przyjaciół, albo nawet, jeśli nie przyjaciół, to takich popleczników, tych, którzy są od niego zależni, więc będą się go trzymać i będą się go słuchać. I to krótkie zdanie wypowiedziane przez Chrystusa: pójdź za mną. Tak żywe, tak mocne, że wstaje, zostawia wszystko. A potem, a potem jest radość, a potem jest przyjęcie, a potem jest ta uczta gdzie są inni celnicy, gdzie są inni grzesznicy, bo oni widząc to co stało się z Lewim, to co stało się z Mateuszem, może myślą sobie ja też bym tak chciał. Ja mam sobie to pragnienie zmiany, ale nie mam tego imperatywu, nie mam tego słowa, nie ma właśnie tego, który jako pierwszy pchnąłby mnie na tą dobrą drogę, bo tu się zastałem, właśnie tu już skamieniałem, nie tylko to moje serce skamieniało, ale ja cały trochę zostałem tutaj na tej komorze celnej już obrastam mchem. Potrzeba, żeby przyszedł ktoś i ożywił, żeby przyszedł ktoś i wprawił mnie w ruch. I ci przyjaciele Lewiego, ci grzesznicy, celnicy pewnie za tym tęsknią. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Piękne zdanie Chrystusa, piękna dobra nowina. Przychodzi jako lekarz ze skalpelem, przychodzi z tym słowem, przychodzi z tym mieczem obosiecznym. Nie po to, żeby karać, nie po to, żeby ścinać nasze głowy, ale przychodzi po to, żeby nas uzdrowić. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.